Panie dyrektorze, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Dominika Orzeł melduje uczniów gimnazjum na uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów gimnazjum. Zwracam się do zgromadzonych, do nauczycieli, do pana dyrektora i do was, droga młodzieży. Widzę, że rodziców aż tak dużo nie ma, ale pan dyrektor powiedział, że jest to najszczęśliwszy dzień dla szkoły, że wychodzą uczniowie. Panie dyrektorze, to jest smutny dzień również, że tyle uczniów, aż chyba 92, kończy edukację w Zespole Szkół w Starzynie. Przeżyliście tutaj większość z was swoje ostatnie 3 lata. Niektórzy wyjeżdżali z bardzo daleka, bo Mieroszyno to jest patrząc na końcu gminy, kilka kilometrów codziennie w to i z powrotem. Ale też ten czas spędzony w czasie dojazdu służył na odrobienie lekcji, na zadzierżnięcie przyjaźni i może i wielu innych sytuacji. Macie za sobą bardzo ciekawy okres, ale przed wami czas wyboru podejmowania nowych decyzji. I w każdej, w głowie każdego z was pojawią się dzisiaj myśli, gdzie mam się udać, co mam dalej zrobić, czy będzie to dobry wybór, czy będę szczęśliwy, szczęśliwa, jeżeli skończę i wybiorę taką czy inną szkołę. Ale to jest ten czas wielkiej radości. Ja z perspektywy mojego wieku mogę powiedzieć, że to był najpiękniejszy wiek i najpiękniejszy czas. I wam życzę również, żeby te decyzje, które będziecie podejmować na dniach, składając dokumenty do innych szkół, żeby były to dobre decyzje, żeby wam się w życiu powiodło, żebyście byli zadowoleni i żebyście byli dumą dla swoich rodziców, no i oczywiście dumą dla nauczycieli, którzy was przez te 3 ostatnie lata prowadzili i uczyli was dobrych, moralnych, etycznych zasad, jak zachowywać się w stosunku do drugiego człowieka i działać na rzecz drugiego człowieka. Tutaj stoi laureat Nagrody Wójta, który swoim działaniem w hospicjum dał się poznać jako wolontariusz bardzo dobry, zaangażowany na rzecz drugiego człowieka. Chciałbym tutaj wszystkim przypomnieć, że Nagrodę Wójta w tym roku z gimnazjum otrzymała Eliza Detlaff, Patryk Mrożek, Marta Kleba. Po raz pierwszy w tym roku również były nagrody dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej i taką nagrodę otrzymała Marlena Dietrich. Podejmując te decyzje, które już na pewno gdzieś w głowie macie, musicie też podjąć decyzję o swoich wakacjach, które zapewne za dobre wyniki w nauce zafundują wam wasi rodzice. I życzę wam, żeby te wakacje były pełne przygód, żeby się dobrze zakończyły, żeby się wszyscy dobrze wypoczęli. A rodzicom gratuluję wspaniałych dzieci, a nauczycielom, żeby już od poniedziałku nabierali nowych sił na nowy rok szkolny 2015-2016. Być może przyjdą jakieś nowe zmiany, bo się szykują takie zmiany jak co roku w oświacie, ale oby one były jak najmniej przewracające ten system, który już funkcjonuje. A dyrektorowi życzę, żeby jeszcze w czasie wakacji w szkole zrobił dużo dobrego. Ale to zależy od kasy, wszystko zależy od pieniędzy. Ale to też mu życzę, żeby mu się udało. Jeszcze raz życzę, gratuluję ukończenia gimnazjum, życzę wszystkim udanych wakacji i powrotu do szkoły nauczycielom i dyrekcji, a wam pomyślności w nowych szkołach.
codzienna proza życia pewnie czeka mnie. Lecz tym wszystkim jest nadzieja, która zawsze sprawia, że pomimo obowiązków na mych twarzy uśmiech się pojawia. Szkoła, nasza kochana szkoła, już zamyka nas koła, gdy życzliwych ludzi spotyka. Przyjaźń, miłość znajdziecie, więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Jeśli znowu masz problemy i nie dajesz rad już, musisz tylko spytać, ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Wystarczy schwycić w takim gronie, każdy na tym łonie. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. My życzliwych ludzi spotyka, to w niej łatwo się odnajdziecie. Przyjaźń, miłość znajdziecie, więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Szkoło, gimnazjum moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile ci trzeba cenić, te tylko się dowie, to cię skończył. Dziś wartość twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo żegnaj, mówię tobie. Pamięci zawodna, nim sprawisz, że zblaknie. Wspomnienie o szkole, nim mi jej zabraknie. Zanim wyda mi się ledwie chwilą wyśnioną, to dziś przenoś moją duszę utęsknioną do tych dni gimnazjalnych, do tych lat zielonych, na długie 3 lata nauki rozciągnione, do tych lekcji, gdy uczono nas rzeczy rozmaitych, przez zacnych nauczycieli do głów naszych bitych, wyzłacanych piątkami, przepiekanych pałą, za którą od rodziców nieraz nam się dostało. Księga pierwsza, dyrekcja. Wśród korytarzy naszej zacnej szkoły, na parterze, gdzie tłum uczniów się roi, jest gabinet, pokój przez niektórych królewskim nazywany. Ten gabinet niewielki, lecz zewsząd chętowi. Nim się do niego wejdzie, trzeba wytrzeć nogi. Drzwi na wciąż otwarte, co uczniom ogłasza, że gabinet gościnny i wszystkich zaprasza. Nie nas nam przyszło w pokoju bywać, lecz staraliśmy się gościnnie nie nadużywać. Nasza dyrekcja pierwsza w szkole dba o gimnazjalistów jako gospodarz opory. Pielęgnuje kult wiedzy, dba o bezpieczeństwo, wyrywa z korzeniami każde bezeceństwo. Te dyrekcje rządy bez wątpienia sprawiają, że w naszej szkole porządek i dostatek mieszkania. Księga druga, wychowawcy. W szkole nauczycieli podstawowej jest pomiędzy innymi kilku bardzo nam bliskich. Co nam szczególnie? Są całkiem do innych podobnych, lecz pies mają szerszy, większe serce zdrowe, większe, że każdy z nas nic nie da się zaraz. I silne, by uczynimy wszystkie nasze troski na nas. Ach, czy już usta środków lewiat sobie, czy dzisiaj znajdą nasze troski w głowie. A teraz posłuchajmy piosenki, którą dedykujemy naszym wychowawcom. Yeah.
Dzisiejszy dzień to jest święto szkoły, bo wypuszczamy absolwentów trzecich klas gimnazjum. To jest wielkie wydarzenie, bo rocznik duży, 94 absolwentów kończy gimnazjum. Większość z nich ze wspaniałymi wynikami w nauce, ze świadectwami z wyróżnieniem, z nagrodami, ze statuetkami. Bardzo piękny, dobry rocznik, mądry, utalentowany. Z powodzeniem ich wypuszczamy z satysfakcją w życie, bo wiemy, że są dobrze przygotowani. I to jest nasza duma, duma naszej szkoły i sens także naszej pracy nauczycielskiej i wychowawczej. Mówił pan dzisiaj na zakończeniu o osiągnięciach, o sukcesach szkoły. Proszę nam powiedzieć pokrótce te najważniejsze osiągnięcia na skalę powiatu i województwa. Przede wszystkim to czołówka i pierwsze i drugie miejsca, finał wojewódzki konkursów recytatorskich, Rodna Mowa, finał powiatowy, Beniezabec, Mowę Starków, finały wojewódzkie w sporcie, także ogólnokrajowe, w lekkoatletyce prężnie się rozwijającej, w siatkówce, w unihokeju. To także są sukcesy teatralne, bo jeśli grupa z naszej szkoły, z dalekiego regionu przecież, występuje w Gdańsku, bierze udział w programie norwesko-polskim Szeksploracje Kultury, jeśli występuje na deskach teatru, przed szeroko forum, to są wspaniałe osiągnięcia. To nie wszystkie, bo muzyczne także, czy powiatowe Bursztynowe Klucze, trzecie miejsce, nasz uczeń, czy poezja śpiewana i recytowanie poezji, pierwsze miejsce czołowe. No można by ich wymieniać wiele, a pośród nich mnóstwo nagród także sportowych z różnych dziedzin. Uczniowie się rozwijają i rozwijają swoje talenty. No i to jest też sens naszej pracy. Wspomniał pan również, że na terenie gminy Płock jako jedyna szkoła macie radę.
szkoły, to znaczy tak, spośród gimnazjów mamy dwie rady, Radę Rodziców, Radę Szkoły. Pięknie się sprawdza wspólna praca obu rad, bo w Radzie Rodziców są sami rodzice, natomiast w Radzie Szkoły są też nauczyciele i uczniowie, którzy mają swój ogromny wkład właśnie w pomysły, w zarządzanie szkołą. Dlatego my utrzymujemy dwie rady i one pięknie współpracują i dzięki temu jest możliwe organizowanie uroczystości środowiskowych, także wielu. U nas się odbywają rejonowe dni honorowych dawców krwi, czy pozyskiwanie dawców szpiku kostnego właśnie dzięki takiej bardzo aktywnej pracy obu rad. Rady Rodziców i Rady Szkoły. Czy Pan jako dyrektor, już kończąc, chciałby Panu jakoś może podziękować za zakończenie tego roku, jak ogólnie? Jestem wdzięczny przede wszystkim zawsze naszym absolwentom, dlatego że oni wtedy dodają nam sił, energii i ich sukcesy są dowodem na to, że nasza praca ma sens, że my tutaj z przyjemnością i z uśmiechem przyjdziemy 1 września i będziemy kolejne pokolenia absolwentów wychowywać, uczyć i wypuszczać z tej szkoły. Dla nas jest to też ogromna satysfakcja. Oczywiście wszystkim, którzy dziś ukończyli gimnazjum, życzę sukcesu i powodzenia w życiu, bo jesteśmy o nich spokojni, że będą zdobywać laury i w dziedzinie nauki, i wychowania, i profilaktyki, we wszystkich dziedzinach, bo można było zobaczyć, że oni są wspaniali. Z przyjemnością gościliśmy dzisiaj władze gminy Puck. Tak się pięknie złożyło, że z zaproszenia mogli skorzystać włodarze, pan wójt, pan wicewójt, przewodnicząca rady gminy, radny, przewodniczący także rad rodziców, rady szkoły, więc to jest dla nas zaszczyt także, że władze gminy doceniają także w ten sposób naszą pracę i dodają rangi naszej uroczystości. No, absolwenci są bardzo dumni także, że to właśnie w naszej szkole, w gimnazjum w Starzynie, władze gminne towarzyszyły nam dzisiaj podczas uroczystości. Nie zapomnieć Cię.